Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na kolejny wykład, pierwszy zresztą w tym roku sądowym Trybunału Konstytucyjnego. Wykład pana profesora Stanisława Sołtysińskiego, jednego z, można powiedzieć, z kilku wielkich postaci polskiego prawa cywilnego, polskiego prawa prywatnego ostatnich lat. Zapraszam na opowieść o tym, czy sądy konstytucyjne powstrzymają zmierzch zasady równości podmiotów gospodarczych. Mnie w tej krótkiej rozmowie, jaką miałem przyjemność mieć z panem profesorem tuż przed wykładem, najbardziej interesuje to słowo zmierzch. Zmierzch jest czymś czasami pięknym, jeżeli to jest zmierzch słońca w pięknym miejscu, czasami czymś bardzo groźnym, czasami czymś nieuniknionym, a rzecz jest o życiu gospodarczym, o równości podmiotów gospodarczych. Dzisiaj do pewnego stopnia w Trybunale sądziliśmy rano sprawę, gdzie o równość podmiotów gospodarczych chodziło, jakkolwiek przedmiot zakwestionowanych przepisów i sam podmiot nie był w stanie zaoferować Trybunałowi, czy wspólnie w tym orzeczeniu na szerszą wypowiedź, to było bardzo dla mnie interesujące i ważny proces. Myślę, że także w kontekście sytuacji polskiej trzeba na to spojrzeć. Jesteśmy mocno peryferyjnym państwem czy gospodarką świata, nie światową, a świata. I pan profesor pyta siebie i myślę, że również nas pyta, czy sądy konstytucyjne powstrzymają. To strasznie odpowiedzialne zadanie. Troszkę się boję tego zadania, czy to by nie oznaczało, że będziemy szczególnie aktywni w tym powstrzymaniu, czy tylko będąc negatywnym ustawodawcą możemy dokonać jakichś realnych rozwiązań, które rzeczywiście to, o czym i pan profesor pisze i co czytamy, wskazuje, że mamy do czynienia ze zmierzchem. Zmierzch oznacza, że za kilka godzin czy za kilkanaście godzin zimą pojawi się nowy wschód i znowu będzie piękny dzień, tylko jaki, tego nie wiemy i czy my będziemy brali w tym udział, czy dalej będziemy jakimś dalekim peryferium. Oddaję głos panu profesorowi. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, że pan profesor zgodził się podzielić z nami swoimi nie tylko przemyśleniami, ale olbrzymim doświadczeniem i polskim, i międzynarodowym, i prawniczym, i również jako ten, który z całą swoją wiedzą prawniczą, ale doradzał polskim politykom w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Doradzał naszym politykom przy podejmowaniu bardzo odpowiedzialnych decyzji, których konsekwencje gospodarcze były bardzo duże, więc oddaję Państwa w ręce pana profesora, jego opowieści po tym fascynującym pytaniu, które zadał sam sobie i nam wszystkim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezesie Trybunału Konstytucyjnego, szanowne panie, szanowni panowie, członkowie Trybunału Konstytucyjnego, szanowni państwo. Proszę państwa, to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt, zaproszenie, żeby stanąć tutaj przed wami i powiedzieć coś, co być może stanowi bardzo doniosły problem i gdzie oczekuję zarażenia państwa opowieścią o tym, że niezwykle istotnym problemem współczesności
jest odwrócenie tendencji, która legła u podstaw wielkich kodyfikacji prawa cywilnego, która przynajmniej w założeniu te wielkie kodyfikacje przyjmowały, że formalna równość wobec prawa jest absolutnie niezbędna dla dobrego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Od mniej więcej 30-35 lat mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo nieciekawym, mianowicie przywileje są kreowane, odstępstwa od zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych nie na rzecz słabszych, nie na rzecz pracowników, nie na rzecz konsumentów, członków mniejszości najróżniejszych, które wymagają dowartościowania, ale na rzecz podmiotów i sektorów najsilniejszych, najbardziej sprawnych, takich jak sektor finansowy, właściciele praw własności intelektualnej, inwestorzy zagraniczni i kilka innych obszarów jest dotkniętych tym właśnie problemem. I mamy coraz więcej opracowań ekonomicznych i prawniczych, które wskazują na to, że chociaż te przywileje zostały wprowadzone pod hasłem szczególnego traktowania systemowo doniosłych podmiotów i sektorów gospodarki, ale właśnie te przywileje, które moim zdaniem przypominają przywileje feudalne, były jedną z głównych przyczyn kryzysu 2008 i 2009. Jestem bardzo zaszczycony tym zaproszeniem. W życiu zmieniałem wielokrotnie kapelusze jako prawnik, pracując i jako praktyk, i jako doradca rządowy, i jako wykładowca. Gdybym mógł życiem moim jeszcze przez 30 lat inaczej pokierować, to muszę powiedzieć, kierowałbym w tym kierunku, żeby również kiedyś zostać kandydatem do takiego trybunału, który rozstrzyga tak ważne sprawy jak państwo. Mówię zupełnie serio. Czy mogę jeszcze zapytać, czy te właśnie moje slajdy będą przesuwane tak, jak będę mówił? Dobrze. To państwo pozwolą, że ja usiądę i przedstawię najpierw zarys głównych tez wykładu. Mianowicie o jednej już powiedziałem, że te przywileje, które mnie niepokoją, to są przywileje, które są udziałem dzisiaj sektorów najsilniejszych. Po angielsku używa się tutaj skrótu systemically important albo financial institutions. W skrócie używa się terminu SIFIS. Mnie się ten skrót kojarzy niestety negatywnie. Przywileje te stanowią rezultat głębokich zmian procesów tworzenia prawa gospodarczego, w którym decydującą rolę odgrywają najsilniejsze podmioty. Nadmierny lobbying występuje nie tylko w procesie stanowienia prawa krajowego, tu jeszcze nie jest tak źle, lecz w jeszcze większym stopniu podczas międzynarodowych negocjacji gospodarczych i na takich forach jak ANSICRAL, UNIDROIT, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Parlament Europejski i tym podobne. Charakterystyczne, zwróćcie Państwo uwagę, że ACTA stanowiły przykład takiego międzynarodowego procesu. Grupa 15-16 najbardziej rozwiniętych krajów plus Maroko. Prymus w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Znaczy prymus, państwo chwalone za to, że ustanowiło najszybciej w Afryce najsilniejszą ochronę własności intelektualnej. Ustanowiły pewne reguły, które groziły, że mogą być wykorzystane dla ograniczenia ważnych uprawnień konstytucyjnych. Analiza przebiegu i przyczyn ostatniego kryzysu w latach 2008-2009 dostarcza coraz więcej dowodów, że uprzywilejowanie transakcji finansowych nie tylko nie zwiększyło bezpieczeństwa rynków, lecz stanowiło istotną przyczynę ich załamania.
Sanacja światowego systemu gospodarczego wymaga istotnego ograniczenia przywilejów, stworzenia koalicji wspierających program reform i aktywności obywatelskiej. Weryfikacji wymagają także inne przywileje sektorowe. Jeżeli możemy teraz przejść do części pierwszej, przywileje instytucji finansowych. Istotna rola przypada oczywiście sądom, a zwłaszcza Trybunałom Konstytucyjnym. Zakazy nierównego traktowania i niedyskryminacji nadal bowiem stanowią podstawowe zasady ustaw zasadniczych, Traktatu Lizbońskiego, Karty Praw Podstawowych. Uprzywilejowanie systemowo doniosłych owych syfis, mnie się to absolutnie kojarzy, muszę Państwu powiedzieć, z czymś bardzo negatywnym. Umacnia najsilniejsze gospodarki i osłabia szanse rozwoju krajów najsłabszych, a także gospodarek wschodzących, takich jak Polska. Dopuszczalność tak zwanej odwrotnej dyskryminacji w prawie unijnym, czyli bardziej uprzywilejowanego traktowania obywateli i spółek zagranicznych niż własnych przynależnych, budzi istotne wątpliwości aksjologiczne i trudno ją pogodzić z konstytucyjnymi zasadami równości i niedyskryminacji. I tu muszę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem, z aprobatą czytałem wielokrotnie orzeczenie, które zostało wydane przez ten Trybunał Konstytucyjny w sprawie dotyczącej biopaliw pochodzenia krajowego, które nie powinny być zdaniem tegoż Trybunału traktowane mniej korzystnie niż biopaliwa pochodzenia zagranicznego z innych państw unijnych. Równość podmiotów gospodarczych i prymat wolnej konkurencji stanowią niezbędne przesłanki gospodarki rynkowej. Proszę Państwa, teraz o wzroście roli instrumentów pochodnych po wprowadzeniu przywilejów upadłościowych dla instytucji finansowych. Najrozmaitsze instrumenty pochodne, które moim zdaniem są ciekawe pod jednym względem. Nadal w kodeksie cywilnym i w wielu innych kodeksach cywilnych gra i zakład jest traktowana jako zobowiązanie naturalne. Tak? Natomiast gra i zakład o niezmiernie większej doniosłości, te wszystkie instrumenty, które są wpuszczane dzisiaj na rynek przez instytucje finansowe, są wyjęte spod tego zakazu. Czy są argumenty dostateczne przemawiające za tym, żeby tego rodzaju wyjątki wprowadzać? Często ten wykres pokazuje, jak szalenie wzrosła właśnie rola tych instrumentów pochodnych od momentu, kiedy zaczęto wprowadzać przywileje. Proszę Państwa, jakiego typu to są przywileje? Największy przywilej instytucji finansowych polega na tym, że nie mają do nich zastosowania te wszystkie rygory, które obowiązują w prawie upadłościowym i insolwencyjnym. Jak Państwo wiedzą, wprawdzie nadal w podręcznikach czytamy, że obowiązuje zasada równego traktowania wierzycieli, tymczasem instytucje finansowe wywalczyły sobie, że transakcje finansowe są wyjęte spod rygorów prawa upadłościowego. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że na przykład instytucje finansowe mogą dokonać potrącenia na dzień przed ogłoszeniem upadłości. Że instytucje finansowe nie są ograniczone innymi obowiązkami wynikającymi z prawa upadłościowego. Inni wierzyciele muszą czekać, co zrobi syndyk, czy ten administrator upadłości, ale nie instytucje finansowe. I to zostało wprowadzone bez większej dyskusji w Polsce i w 20 kilku innych państwach na przestrzeni 30 lat. Proszę Państwa, moja największa porażka, jeśli chodzi o przewodniczenie jakiemukolwiek zespołowi, który miał coś opracować, miała miejsce przed kilku laty, kiedy jako członek Rady Zarządzającej Unii Droit
przewodniczyłem konferencji poświęconej nettingowi upadłościowemu. Muszę Państwu wytłumaczyć, co to jest, dlatego że zakładam, że Państwo nie wiecie, co to jest netting upadłościowy. Otóż co to jest netting upadłościowy? To jest pewna uprzywilejowana mega umowa, która może obejmować od kilkunastu do ponad 100 umów. Instytucje finansowe oferują tego rodzaju umowę swoim ważnym kontrahentom, powiedzmy takiemu podmiotowi jak Orlen, mówiąc tak. Łączy nas dotąd 15 umów. Dlaczego jeszcze nie zawrzecie z nami 30 innych umów? Nie tylko kredytu, nie tylko dotyczących wymiany walut, ale reprezentowania was na przykład w procesach, w umowach inwestycyjnych i tak dalej. I w każdym, prezes zarządu Orlenu czy zarząd mówi, no dobrze, ale jakie będziemy mieli z tego korzyści? Instytucja finansowa mówi tak. Kredyt, który wam oferujemy, ile wynosi? 9,25 punktów. No słuchajcie, to my wam opuścimy te 25 punktów. Będziecie płacili tylko 9 albo 8,95. I w każdej z tych umów, kilkunastu czy kilkudziesięciu, robimy takie ustępstwa, ale pod jednym warunkiem, że w wypadku jakiegokolwiek naruszenia którejkolwiek z tych kilkudziesięciu umów, my możemy wypowiedzieć wszystkie umowy i dokonać takiego mega potrącenia. A ile będziecie musieli zapłacić, jakie saldo, to oczywiście według reguł, które w tej umowie my określimy. Tak wygląda umowa nettingu. I teraz te umowy nettingu w latach 80. i 90. najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w innych państwach OECD zostały uprzywilejowane w ten sposób, że zostały wyłączone spod reguł prawa upadłościowego. Czyli jeżeli instytucja finansowa wypowiada wszystkie te umowy, to nie jest skrępowana zakazem, że jeżeli to nastąpi 6 miesięcy przed upadłością, to nie wolno tego uczynić. Ani nie musi czekać, co z tymi umowami zrobi syndyk. I teraz, jak ja w swojej naiwności, ale tak zupełnie zielony, to nie byłem jako przewodniczący, ponieważ od 10 lat byłem prezesem Rady Nadzorczej sporego banku w Polsce. I kiedy zadaję pytanie, no dobrze, ale jakie jest uzasadnienie? Mówią profesor. Systemowo. My jesteśmy tymi SIFIS. Systemically Important Financial Institutions, tak? I proszę Państwa, w tych regułach, ja zresztą fragmenty Państwu przedstawię, te reguły mówią jedno tylko, że obowiązkiem państwa jest respektowanie zasady wolności umów i wszystkich postanowień, które są zawarte w umowie ramowej, która spina te kilkadziesiąt umów. Ja nieśmiało, znaczy może śmiało, ale powiedziałem, dlaczego nie wprowadzimy dalej. Nie wolno Państwu wprowadzać żadnych formalności dotyczących zawierania tych umów, za wyjątkiem wymogu formy pisemnej. W szczególności nie wolno Wam, Państwom, wprowadzać na przykład wymogu zarejestrowania takiej umowy. No ja mówię, no ale to jak ktoś chce mieć hipoteczne uprawnienia i umowę hipoteki trzeba ujawnić ze względu na zasadę transparentności, to takiej umowy, takiej mega umowy, która może kilkadziesiąt umów obejmować, to nie trzeba, nie wymaga tego zasada transparentności? Nasz biznes tego nie toleruje, bo pan nie ma do czynienia z konkretnymi umowami. Dzwoni do mnie ktoś z Hongkongu i mówi, że chce zainwestować w jakiś produkt finansowy rzędu 100 milionów dolarów, czy tam to jest jakaś taka mała umowa, prawda?
załatwiamy to przez telefon. Deal done tego samego wieczoru. Gdzie my mamy oczekiwać ważności tej umowy albo możliwości jej egzekwowania od rejestracji? Przecież to potrwa kilka dni. Ja mówię, dobrze, proponuję kompromisowe rozwiązanie. Rejestracja nie powinna być wymogiem ważności, ale niech będzie wymogiem egzekwowalności. Nie, to nie przeszło. I to jest moim zdaniem, jak pogodzić, w związku z tym, proszę Państwa, jeżeli Państwo macie do czynienia albo słyszeliście o praktyce zawierania dużych umów, jak wiadomo, one są poprzedzane bardzo często tak zwanym audytem prawnym, a więc grupa kilkunastu prawników sprawdza wszystkie rejestry, bada, jaka jest sytuacja danego podmiotu. W sytuacji takiego uprzywilejowania nettingu to sprawdzanie rejestrów najbardziej szczegółowe danego podmiotu nie ma żadnego znaczenia. Jedyna ważna kwestia to jest, czy ten podmiot, w który chcemy zainwestować albo kupić jego akcje, czy jest stroną umowy nettingu, której nigdy nie znajdziecie. To jest problem ostatnich 30 lat, jeśli chodzi o uprzywilejowanie instytucji finansowych. I teraz, czy te wszystkie szczególne systemowe uprawnienia instytucji finansowych doprowadziły do uspokojenia rynków i dla zmniejszenia ryzyka finansowego? Wiemy, jak to wyglądało w latach 2008-2009. Drugi problem to jest, jak dalece powinniśmy pozwalać na ingerencję rządu, na stanowienie pewnych zabezpieczeń. W roku 1997 powstał taki instytucja hedgingowa Long Term Capital Management Fund. I ten fundusz, mający kilkadziesiąt miliardów dolarów, był uważany za niezatapialny z tego względu, że proszę pokazać to równanie. Nie, bo to jest o. Proszę Państwa, to jest model wyceny derywatów przez laureatów Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 1997 roku. To jest taki bardzo prosty model, według którego prawdopodobieństwo straty więcej niż kilku miliardów dolarów w ciągu jednego dnia przez ten fundusz określono na tak nieprawdopodobne, jak wzrost biednego człowieka, znaczy wzrost człowieka na poziomie 2,70 metrów. No ni stąd, ni zowąd ten fundusz runął. Dlatego, że dane, które zbierano do tego modelu i które obejmowało wszystkie możliwe, nie uwzględnił kryzysu rosyjskiego, jaki nastąpił w roku 1996. Jeden z prezesów tego funduszu mówi, szkoda, że nie studiowałem historii i nie słyszałem o rewolucji październikowej. Jakie wrażenie wywarł upadek tego funduszu na Greenspanie? No, Greenspan zebrał największe banki inwestycyjne w Nowym Jorku i powiedział, panowie, trzeba to wszystko uratować, to znaczy uratować w tym sensie, żeby przeprowadzić spokojną likwidację, bo inaczej będzie kłopot. No i kilkanaście banków się do tego przyłożyło i ten jakoś tam, znaczy był wielki skandal, ale nie taki, żeby wstrząsnąć pewnością sterników nawy finansowej w Stanach Zjednoczonych. A przecież już w 1994 późniejszy laureat Nagrody Nobla, profesor Schiller i jakiś drugi ekonomista Rubini przewidywali, że właśnie przywileje instytucji finansowych będą jedną z przyczyn załamania światowego systemu finansowego. Proszę,
Lubię ten cytat Fergusona, gdyby można było teraz do numer 4. Ferguson, profesor historii zarządzania na Uniwersytetach Harvarda i w Oxfordzie, tak charakteryzował, co się stało w roku 2008. W tym roku doświadczyliśmy czegoś więcej niż kryzys finansowy. Byliśmy świadkami śmierci pewnej planety. Nazwijmy ją planetą finansów. W 2006 roku wartość światowej produkcji gospodarczej wyniosła ponad 48 bilionów dolarów, a łączna wartość obligacji krajowych i międzynarodowych wynosiła ponad 67 biliona dolarów, czyli o 40% więcej. Wartość rynkowa giełd. I to znowu, proszę Państwa, to jest kolejny problem, który jest strasznie niepokojący. Rozpiętość między tak zwaną, i to dzisiaj ekonomiści i szefowie dużych banków mówią o planecie finansów i mówią o realnej gospodarce. Ta gospodarka finansowa jest nierealna. To był rok 2006. Natomiast dzisiaj ta rozpiętość jest o wiele, wiele większa w związku z tak zwanym quantitative easing, czyli pompowaniem na gwałt pieniędzy od roku 2008 do chwili dzisiejszej. Jaka jest rozpiętość między realną gospodarką a wartością rynkową giełd, to na tej sali, ponieważ nie wszystkich znam, to chyba jedynie pan doktor Kowalec może powiedzieć, o ile się powiększyła ta rozpiętość między realną gospodarką, czyli tak zwanymi fundamentami, a wartością wszystkich instrumentów, które są w obiegu. Lubię też Sorosza, bo wolę takich mędrków, którzy jednak w życiu coś spektakularnego również zrobili. Jeżeli mogę do piątego. Tak. Przekonanie, że rynki dążą do równowagi, zapoczątkowało polityki postulujące swobodę rynku. Tego typu poglądy nazywam fundamentalizmem rynkowym i stwierdzam, że są nie lepsze niż dogmaty marksistowskie. Obie ideologie ubrane w naukowe argumenty, ale teoria, na której bazują, nie zdaje egzaminu rzeczywistości. Politycy używają naukowych argumentów nie po to, aby pełniej zrozumieć rzeczywistość, ale po to, aby nią manipulować. A mój ulubiony Alan Greenspan, który wykrył błąd, kiedy był w kongresie przesłuchiwany w 2009 roku, o tym Państwo świetnie wiedzą, wykryłem błąd, powiedział Greenspan. A kiedy członek Izby Reprezentantów Waxman go zapytał, innymi słowy, odkrył pan, że pańskie wyobrażenia o świecie, pańska ideologia nie były słuszne, nie działały, absolutnie tak, właśnie tak potwierdził Greenspan. Proszę Państwa, czy władze ponoszą odpowiedzialność za kryzys? I tu znowu zgadzam się z Soroszem. Fundamentaliści winią władze za spadki na rynku. Mają w połowie rację i zarówno rynki, jak i władze są omylne. Fundamentaliści mylą się, mówiąc, że należy zaprzestać interwencji. Jest to odwrócenie tezy komunistów mówiącej, że rynki należy zlikwidować ze względu na ich omylność. Omylność władz nie dowodzi doskonałości rynku. Ona jedynie oznacza, że działania władz trzeba zrewidować i ulepszyć. Czy Adam, bardzo często słyszymy od przedstawicieli właśnie fundamentalistów, że to jest niezgodne z ideologią, z nauczaniem Adama Smitha. Czy Adam Smith sprzeciwiał się regulacji banków? Przejrzyjmy starannie jego podstawowe dzieło. Możemy przejść do dziewiątki, jeżeli... O! Więc na początku oczywiście twierdzi, że regulacje mogą być bez wątpienia uznane w pewnym zakresie za pogwałcenie naturalnej wolności, ale te akty naturalnej wolności niektórych jednostek, które zagrażają bezpieczeństwu całego społeczeństwa, są i powinny być powstrzymane prawami wszelkich rządów, najbardziej wolnych, jak i najbardziej despotycznych. Konieczność budowy murów
dzielących od siebie budynki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia jest naruszeniem naturalnej wolności dokładnie tego samego rodzaju jak regulacje działalności gospodarczej, które tutaj się proponuje. Problem jest tylko, jak mądrze budować i gdzie budować te mury, z którymi się zgadzał Adam Smith w okresie, kiedy na terenie Szkocji działało 11 banków. I jeszcze jedno, lubię ten cytat, kiedy Fed bodajże w czasie dyskusji na temat pewnych modyfikacji amerykańskiego systemu prawa upadłościowego zaproponował, żeby przynajmniej 10% tych kwot, które oszczędzają instytucje finansowe, że są wyłączone spod działania reguł prawa upadłościowego. To na to przedstawiciel, a świetny lobbysta, pan Witz, prezes European Repo Council, powiedział tak: if the blood stops flowing around the body dies. To są rynkowi krwiodawcy, którzy mówią tak: jeżeli o 10% zmniejszycie nasze przywileje, the body dies. A teraz czas przejść do encykliki Ewangelii Gaudium. No, to daje coś do myślenia, jeżeli w tej encyklice znajdujemy stwierdzenie: nie możemy dłużej ufać niewidzialnym siłom i niewidzialnej ręce rynku. Wzrost sprawiedliwości wymaga czegoś więcej niż wzrostu ekonomicznego. Wymaga decyzji programów i mechanizmów oraz procesów specjalnie nakierowanych na lepszą dystrybucję dochodów, tworzenia źródeł zatrudnienia i integralną promocję ubogich. Proszę Państwa, mam nadzieję, że nie więcej niż 10% moich słuchaczy już jest zmęczonych. Nie będę pokazywał Państwu przepisów dotyczących prawa upadłościowego, ale to właśnie artykuł 85 mówi tak: jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest upadły, zastrzega, że poszczególne umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje finansowe, pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupów, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej itd., nie mają do nich zastosowania reguły prawa upadłościowego. I teraz, proszę Państwa, może przejdę do jako przykład właśnie, to jest punkt 12, zasady Unii Drua dotyczące nettingu upadłościowego. Tak, 12. Prawo państwa implementującego nie powinno uzależniać wykonalności umowy nettingu upadłościowego od dopełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych, wyjąwszy zawarcie umowy nettingu upadłościowego w formie pisemnej lub innej prawnie zrównanej formie, stosowania wzorców umów organizacji gospodarczych, ale w praktyce to oznacza, że będą stosowane wzorce jednej organizacji reprezentującej firmy finansowe. Prawo państwa implementującego nie powinno uzależniać wykonalności umowy nettingu, tu jest ta moja porażka, i zawartych w niej zobowiązań od jakiegokolwiek wymogu ujawnienia dla celów regulacyjnych. Ta olbrzymia umowa, która trzyma w pętach jeden podmiot, nie może być ujawniona, a musi być ujawniona umowa hipoteki. To tyle, jeśli chodzi o moje współsprawstwo w tworzeniu właśnie takich reguł międzynarodowych. Nie wiem, czy nie zastosuję tej samej metody, jaką zastosowałem w Unii Drua, kiedy projekt tych właśnie nierównoprawnych, wyjątkowo uprzywilejujących jeden sektor umów
był prezentowany na posiedzeniu na Via Panisperna w Rzymie. Mianowicie sekretarz generalny powiedział, że oczywiście gratuluje tej grupie studyjnej. Trzeba złożyć gratulacje profesorowi Sołtysińskiemu, który przewodniczył. Ja chciałem zaprotestować, powiedziałem, czy pan wie, że ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Machnął ręką, mówi, niech Stan mówi, be silent i tak dalej. Więc żeby zainteresować moich kolegów z tego szacownego gremium, w którym uchodziłem za smarkacza, mając niewiele ponad 70 lat, inne osoby już dobrze zasypiały i były skłonne łagodnymi oklaskami to wszystko przyklepać, więc zaśpiewałem, a państwu tylko zacytuję fragment z Jesus Christ Superstar. Nie, zaśpiewam. Mogę? Then I was inspired, now I'm sad and tired. To jest Jesus Christ Superstar, początek taki bardzo ładnego songu Chrystusa, który mówił, że kiedyś był inspired, a teraz jest sad and tired. Sankcje za naruszanie praw autorskich. Przejdźmy do punktu 14. Moja pierwsza miłość, własność intelektualna. No jak państwo wiecie, własność intelektualna, w której można żądać dwukrotności odszkodowania w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione, trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku, kiedy jest zawinione działanie sprawcy, a niezależnie od tych roszczeń można żądać jednokrotnego lub wielokrotnego ogłoszenia w prasie, oświadczenia odpowiedniej treści w odpowiedniej formie, zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści. Taka skarga powinna być rozpatrywana w terminie 3 dni, zażalenie w terminie 7 dni. Proszę to porównać z ochroną własności rzeczy korpuskularnych. Na tej liście sankcji brakuje tylko chłosty pod pręgierzem. I to nie jest jedna ustawa. Są 4 takie ustawy obowiązujące w Polsce. I teraz proszę państwa, jaką mamy dość zabawną historię. Przed kilku miesiącami Sąd Najwyższy nasz rozstrzygał słynną sprawę stanowiącą pokłosie sprawy Cimoszewicza. Jego rodzina wytoczyła proces w Stanach Zjednoczonych i otrzymała odszkodowanie karne w wysokości kilkudziesięciu milionów dolarów. Sąd pierwszej instancji powiedział, przepraszam bardzo, na drzewo, prawda? Z polskim prawem tego rodzaju sankcje kary cywilnej naruszają klauzulę porządku publicznego. Sąd apelacyjny się zgodził. Sąd Najwyższy piórem bardzo zdolnego sędziego, nie będę mu robił reklamy, ale rzeczywiście, no, trzeba zrobić wszystko, żeby w maksymalnym stopniu respektować na podstawie komity orzeczenia obce. I biorąc to pod uwagę, powiedział tak, oczywiście kara cywilna jest niezgodna z polską klauzulą porządku publicznego. Takie samo stanowisko zajmują sądy niemieckie, sądy włoskie, sądy greckie. No, dlaczego nie mamy zacytować również sądy szwajcarskie, ale niech sąd apelacyjny spojrzy na to z takiego punktu widzenia, że egzekwator może dotyczyć takiej kwoty, jaką by zasądził sąd polski, nie stosując właśnie, przy zastosowaniu polskich norm i tak dalej. Interesujące. I Sąd Najwyższy dalej mówi,
bo rzeczywiście z polskim porządkiem prawnym kary cywilne nie są do pogodzenia. Ja napisałem bardzo życzliwą glosę do tego. Powiedziałem, że ze wszystkim się zgadzam, tylko mam pewien problem. Jak można uznać karę cywilną amerykańską za niezgodną z polskim porządkiem prawnym, jeżeli mamy trzy ustawy w Polsce, które wyraźnie tego rodzaju sankcje przewidują? I życzliwie, ponieważ omnia sunt interpretanda, w związku z tym powiedziałem tak, ja zgadzam się z Sądem Najwyższym przy założeniu, że Sąd Najwyższy dał wyraz swoim wątpliwościom co do ważności między innymi tych sankcji, które są w prawie autorskim i w innych ustawach o ochronie własności intelektualnej. Proszę Państwa, Rzecznik Praw Obywatelskich dał wyraz swoim wątpliwościom niedawno, wysyłając list do ministra kultury, czy właśnie te sankcje, które są przewidziane w ustawach o prawie autorskim, czy one są zgodne z zasadą równego traktowania, artykuł 64 Konstytucji, artykuł 32 i zasadą proporcjonalności. Co na to odpowiedział minister kultury? Minister kultury powiedział tak. Przecież założeniem prawa własności intelektualnej naszego systemu prawnego jest ochrona strony słabszej, bo w procesach o naruszenie własności intelektualnej powodami są biedni twórcy, którzy nie mają dostatecznych środków finansowych i nie mają również fachowej obsługi prawnej. To jest tak zafałszowana rzeczywistość. Ona jest aktualna, ale anno domini 1890 pewnie. Dzisiaj 90% wszystkich mających rynkową wartość praw własności intelektualnej należy do organizacji gospodarczych. Tak? Jak można tego rodzaju argumentu używać dla obrony takiej dysproporcji, jaką obserwujemy właśnie w tym przypadku? No to ja jeszcze użyję innych argumentów, które przeciwko takim heretykom jak ja można wysunąć. Mianowicie, że własność intelektualna to jest sól ziemi. Im silniej chronimy własność intelektualną, tym bardziej będziemy szanowani i tym szybciej będziemy się rozwijali. To jest jeszcze większa manipulacja. Nie, to wstyd korzystać z taryfy ulgowej, albo jeszcze gorzej, z jazdy na gapę. Proszę Państwa, wszystkie państwa, które dogoniły czołówkę państw innowacyjnych, zawdzięczają to polityce gospodarczej jazdy na gapę. Japonia, Korea Południowa, dzisiaj Chiny, ale wynalazcami jazdy na gapę, w moim przekonaniu, jest nasz największy sojusznik Stany Zjednoczone. Czy Państwo wiecie, że do roku 1859 w Stanach Zjednoczonych cudzoziemiec nie mógł uzyskać patentu, tylko rezydenci i obywatele. A Stany Zjednoczone przystąpiły do konwencji praw autorskich, berneńskiej, wiecie w którym roku? 1889, a przedtem cały czas uprawiały jazdę na gapę. A dlaczego przystąpiły w roku 1889? Dlatego, że zdecydowały się, że najtańszym, najskuteczniejszym, najlepszym instrumentem ochrony software'u, czegoś, gdzie Amerykanie są genialni, prawda, będą prawa autorskie. Bo wszystkie uprawnienia otrzymuje się bez rejestracji, z mocy prawa i delegacje amerykańskie jeżdżą do Polski, do innych państw i tak dalej i rozliczają nas, na ile skutecznie nasze władze policyjne tropią piratów. Proszę Państwa,
czy zasada, że software jest chroniony przez prawo autorskie? Cały czas się mówi, że to jest taka sama własność jak samochód, jak dom, jak nieruchomość. Jak posiadacie nieruchomość w jakimkolwiek państwie, to trzeba płacić podatek. Jeżeli macie dom, to trzeba płacić podatek. Chcecie uzyskać patent, to musicie płacić za badanie i za przedłużanie ważności na kolejne lata. Czy jest wspanialszy przykład jazdy na gapę niż narzucenie rozwiązania, które polega na tym, że software jest chroniony na całym świecie bez jakichkolwiek kosztów, z nałożeniem obowiązków również na tych, którzy z tego software'u nie korzystają albo którzy nie mają interesu w tym, żeby chronić to tak silnie. Ponieważ to następny argument jest taki, że bezsilny, może zacytujemy dwóch autorów, jeśli chodzi o to, czy, że powiem krócej, jaka jest moja propozycja. Własność intelektualna jest zbyt silnie chroniona. Własność intelektualna wymaga głębokich reform. I dzisiaj z takimi żądaniami występują najbardziej nowoczesne przemysły, łącznie z przemysłem software'owym Stanów Zjednoczonych. Ale może zaczniemy od Machlupa, 15. Fritz Mapp, to jest autor raportu dla Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1958 roku, który tak oceniał zalety i wady systemu patentowego. Jeśli nie wiadomo, czy jest dobry, czy zły dany system, najbezpieczniejszą konkluzją jest, co do dalszej polityki, jest dawać sobie radę albo z systemem, jeśli ktoś do niego przywykł, albo bez niego, jeśli ktoś żył bez niego. Jeśli nie mielibyśmy systemu patentowego, to byłoby to nieodpowiedzialne, bazując na naszej obecnej wiedzy o jego gospodarczych konsekwencjach, by rekomendować jego ustanowienie. Jednak zważywszy, że posiadamy system patentowy przez długi czas, byłoby nieodpowiedzialnym, bazując na naszej obecnej wiedzy, by rekomendować jego zniesienie. To ostatnie twierdzenie odnosi się do takiego kraju jak Stany Zjednoczone, który nie jest krajem słabo uprzemysłowionym, w którym to waga powyższego argumentu mogłaby równie dobrze zasugerować odmienną opinię. A może teraz na fragment z Ekonomista ostatnio. To jest ciekawe. Zaraz, przepraszam bardzo. To jest 17 punkt. Bardzo panu dziękuję. Mnożenie się patentów krzywdzi ogół społeczeństwa na trzy sposoby. Po pierwsze, oznacza, że spółki technologiczne bardziej będą rywalizować na sali sądowej niż na rynku, co obecnie dokładnie ma miejsce. Po drugie, zjawisko to powstrzymuje kontynuowanie prac nad ulepszeniami, które wprowadzają istniejącą technologię, bazującą również na udzielanych w tym trybie patentach. Po trzecie, stan ten zaostrza wiele głębszych wad amerykańskiego systemu patentowego, takich jak zjawisko troli patentowych, patenty defensywne, impas innowacyjny. Świat, w którym mielibyśmy mniej, ale za to bardziej doniosłych patentów, połączony z bardziej efektywną metodą rozwiązywania sporów, nie tylko służyłby interesowi publicznemu, ale również takim wynalazcom jak Apple. Ten spór Apple versus Samsung pokazuje, że niemal we wszystkich dziedzinach, od wynalazku lampy elektrycznej, poprzez wynalazek samolotu, to są były prawdopodobnie, znaczy mniej więcej w tym samym czasie, co najmniej dwóch genialnych wynalazców wynajdywało prawie identyczne rozwiązania. I między nimi trwały spory. I teraz jedna z wad systemu patentowego polega na tym, że spory między tymi równoległymi wynalazcami ogromnie hamują postęp, bo jeden i drugi się boi iść do przodu i wykorzystywać fragmenty, które są bardziej użyteczne, a pochodzące z innego rozwiązania. Inkrementalny wzrost ulega zahamowaniu.
Zostawiamy ministra kultury i jego przekonanie, że własność intelektualna jest w rękach biednych autorów. Proszę Państwa, opuszczę również punkt 19 dotyczący wzorców zgodności ustaw z konstytucją według Trybunału Konstytucyjnego i przejdę od razu może do dwóch przykładów, to znaczy jeszcze jeden, który mnie strasznie irytuje. Mianowicie jeden to jest uprzywilejowanie, znaczy mnóstwo jest przykładów, kiedy jesteśmy przekonywani, że stwarzanie specjalnych przywilejów dla inwestorów zagranicznych jest jedynym remedium na szybki rozwój naszej gospodarki. Proszę Państwa, tak zwane bilateralne umowy o ochronie inwestycji przewidują, że o ile polski podmiot, jak ma spór ze Skarbem Państwa, no to ma 5 lat przed sobą, a jeżeli jest bardzo uparty, to może czasem trafia tutaj przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, dochodząc do wniosku, że jakiś przepis jest niekonstytucyjny. A w jakiej sytuacji jest inwestor zagraniczny? Inwestor zagraniczny, jak się w ciągu 6 miesięcy nie dogada, to na podstawie tych bilateralnych umów o ochronie inwestycji może iść prosto do arbitrażu międzynarodowego. I teraz w tym arbitrażu międzynarodowym on nie tylko posiada tą super szybką ścieżkę i super przyjazne forum złożone z arbitrów, którzy, jak statystyki dowodzą, są daleko bardziej życzliwi inwestorom niż tak zwanym państwom goszczącym. Ale proszę Państwa, standardy prawno-materialne w tym arbitrażu są o wiele bardziej korzystne niż w jakimkolwiek państwie OECD. Tak pojemne klauzule jak fair and equal treatment, protection of reasonable expectations, co to są te rozsądne oczekiwania zawiedzione tego inwestora. Ja raz miałem przyjemność reprezentować najjaśniejszą Rzeczpospolitą w sporze, ponieważ sprawa jest opublikowana, więc mogę mówić, w sporze z Cargillem, dosyć znana duża spółka amerykańska, która oskarżyła Polskę, że ich rozsądne oczekiwania zostały zawiedzione. A w jaki sposób zostały zawiedzione? Ponieważ oni liczyli na to, że całe ich zdolności produkcyjne dotyczące takich słodzików produkowanych pod Wrocławiem będą objęte, że Polska wynegocjuje, że będą je mogli sprzedawać bez żadnych ograniczeń podczas negocjacji w Brukseli. A tymczasem Polska ich potraktowała krzywdząco i dała im tylko taki procent, jaki my otrzymaliśmy na kwoty cukrowe w Unii Europejskiej. Teraz najbardziej zabawne, rozprawa w Paryżu. Przewodnicząca Trybunału, taka bardzo inteligentna Szwajcarka, zresztą muszę powiedzieć, że wyjątkowo obiektywny arbiter, pyta się, no ale na czym polegały te zawiedzione oczekiwania? A pełnomocnik Cargilla składa dokument, list ministra rolnictwa polskiego, składający gratulacje z okazji otwarcia fabryki, gdzie było napisane, że rząd polski życzy najpełniejszego, szerokiego, nieskrępowanego rozwoju, a to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przewodnicząca Trybunału zwraca się do mnie, co na to strona pozwana. Więc ja na to mówię, jeśli ten argument zostanie przyjęty poważnie, to ja skieruję pismo do prezesa Rady Ministrów, żeby zakazał składania jakichkolwiek gratulacji inwestorom zagranicznym w Polsce tego typu z życzeniami największych sukcesów, chyba że z angielskim jednym słowem without prejudice, to znaczy, że to nie może mieć żadnych negatywnych skutków dla składającego orzeczenie.
Takich przykładów orzeczeń arbitrażowych przeciwko państwom goszczącym jest multum. Jest multum. Na szczęście w tym momencie rośnie sprzeciw między w samej Unii Europejskiej. Unia Europejska na nas w ogóle nam poradziła przed przystąpieniem, żebyśmy wypowiedzieli układ polsko-amerykański, który to przewiduje. Ale to serio nie zostało potraktowane. Więc proszę Państwa, to jest przykład rażącego, nierównego traktowania. I na samym końcu o dopuszczalności tak zwanej odwrotnej dyskryminacji własnych obywateli i podmiotów. Ja dotąd, czytając tutaj opracowania pana profesora Biernata i pana profesora Wróbla, to wiedziałem, że ten artykuł 18 nie może stanowić podstawy skargi, mówię o traktacie unijnym, bo zakaz dyskryminacji z powodu przynależności państwowej nie dotyczy sytuacji czysto wewnętrznych. Ale ostatnio zapadło orzeczenie przed europejskim, przed Trybunałem Sprawiedliwości w bardzo ciekawej sprawie, która pokazuje, jak jest trudno oddzielić sytuację czysto wewnętrzną od sytuacji, która ma skutki transgraniczne. Jeszcze 4 minuty. Mianowicie Portugalia, która jest mniej więcej w takiej sytuacji jak my, uchwaliła ustawę, która mówi, że spółka matka, spółka babka odpowiadają w pełni za długi pozostałych członków tej rodziny korporacyjnej. Bo to stanowi tak de facto jeden organizm zarządzany albo przez babkę, albo przez matkę. Wiedząc o tym, jak prawo unijne jest nastawione na tak zwaną pośrednią dyskryminację przynależnych z innych państw, powiedziałem, z wyłączeniem matek i dziadków z innych państw Unii Europejskiej. To jeden butny wierzyciel portugalski, jak nie otrzymał pieniędzy od swojego kontrahenta portugalskiego, zażądał spełnienia tego świadczenia od francuskiej spółki matki. A francuska spółka matka mówi, co ty, nie znasz orzecznictwa, nie znasz treści artykułu 18, przecież to jest sytuacja, wasze państwo ma prawo dyskryminować własnych obywateli. Ten uparty wierzyciel jednak się zbiesił i skierował sprawę Azul, w tym roku rozstrzygnięta. I proszę sobie wyobrazić, że tak, rzecznik generalny nie zajął w tej sprawie stanowiska. Często tak bywa. Bywa tak, że jak sąd ma kłopot z odpowiedzią, to mówi, sprawa jest tak zupełnie jasna, że nie wymaga odpowiedzi, prawda? A tymczasem Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiada tak, to nie jest sprawa czysto wewnętrzna. My się zgadzamy z tym, że jak rodzina spółkowa jest usadowiona po dwóch stronach granicy, to ma konsekwencje transgraniczne. W szczególności ten uparty wierzyciel powiedział, ja wiem, że wszystkie dyrektywy, żeby jednym płacić, drugim nie płacić, tu tworzyć centrum zysku, a tam centrum strat, to wszystko przychodziło od tej wstrętnej macochy, prawda, która rezydowała we Francji. Ale w następnym, bo ja już się ucieszyłem czytając do tego momentu, mówię, to będzie przełom. Nie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości mówi tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie wykonywania suwerennych państw przez państwa członkowskie, jeśli chcą w takim przypadku traktować ze względu na interesy rozwoju własnej gospodarki inwestorów, którzy siedzą za granicą. To jest ostatni. Obiecuję. Ostatnia moja herezja, którą staram się z Państwem podzielić. Otóż Państwa, opowieści,
że bilateralne umowy o ochronie inwestorów i te przywileje dla inwestorów, tak samo jak te przywileje dotyczące właśnie traktowania matek siedzących za granicą, że to pomaga napływowi kapitału i rozwojowi tej uboższej gospodarki. To ja muszę się przyznać, ale nie będę wymieniał podmiotów, ale jak polski dobrze rozwijający się podmiot, znaczy wprawdzie my nie mamy oligarchów, no ale mamy takich właśnie przedsiębiorców, no, którzy są właścicielami dużych zgrupowań spółek. Jak oni się pytają, co zrobić, żeby być tak traktowani jak podmioty zagraniczne, to co im prawnik musi uczciwie powiedzieć? Chłopie, stwórz spółkę matkę albo spółkę babkę na Cyprze albo w Luksemburgu. I wtedy ta matka, ta babka będzie korzystała, bo inwestor w tych umowach bilateralnych, nawet jeżeli pośrednio czuje się skrzywdzony, może skorzystać z tej szybkiej ścieżki na życzliwe dla siebie forum arbitrażowe. A w przypadku, dzisiaj zadałem to pytanie moim młodszym kolegom podczas obiadu, co byście zrobili po zapoznaniu się ze sprawą Azul z 2004 roku, gdybyście byli właścicielami grupy spółek, która funkcjonuje wyłącznie w Polsce. No co to zrobić? Zainwestować i stworzyć spółkę babkę właśnie, tak jak powiedziałem, na Cyprze, w Niemczech czy w Luksemburgu. I wtedy będziesz, masz pełen immunitet. Kończąc, mam taką prośbę, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę, że moim zdaniem, nie wiem czy nie idę na krok za daleko, że w przypadkach tak zwanej odwróconej dyskryminacji, skoro polskie przepisy mówią, że zasada równości dotyczy każdego, zasada niedyskryminacji dotyczy każdego. Jeśli ktoś do tego sądu przyjdzie i się poskarży, że jest przedmiotem odwróconej dyskryminacji w Polsce, to moim zdaniem jest to naruszenie, niewątpliwe naruszenie konstytucji. Oczywiście ktoś się musi znaleźć, żeby się poskarżyć i spróbować tę problematykę przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu. Czyli jeszcze raz, ja uważam również, że odwrócona dyskryminacja ze względu na niejasność tego podziału, czy to jest transgraniczna, czy wewnętrzna, ta również szkodzi rozwojowi jednolitego rynku. Bo przecież jednolity rynek wymaga przynajmniej respektowania zasady równości. Bardzo dziękuję.